Cześć, nazywam się Jarek. Chciałem Was zaprosić do trenowania w domu, na zewnątrz, do wykonywania jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Zapraszam Was, ćwiczcie ze mną. Rozgrzewka jest nieodłącznym elementem treningu, wręcz obowiązkowym elementem, żeby podczas treningu nie złapać kontuzji. Pierwszym etapem jest etap statyczny. Zaczniemy rozgrzewać sobie barki. Mały zakres ruchu, na razie 15-20 w jedną stronę, następnie do tyłu. Ok, myślę, że to wystarczy. Teraz przejdziemy do, będziemy rozgrzewać sobie łokcie. Rozkładamy ramiona na boki i ruszamy stawem łokciowym na boki. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Do góry, góra, dół. Mocno musimy porozgrzewać wszystkie stawy, żeby później nie złapać kontuzji. Dobra. Teraz przejdziemy do rozgrzania mięśni klatki piersiowej i robimy to w ten sposób. Robimy lekki wykrok, jedną nogą do przodu i mocno ramiona, wymach ramion do tyłu. Następnym elementem rozgrzewki statycznej będziemy rozgrzewali staw biodrowy, leciutkie krążenia. Zaczniemy od małego zakresu, delikatnie, głowa stoi w miejscu. Coraz większy zakres, mocno kręcimy tymi bioderkami. I to jest 30 sekund w jedną stronę, o to chodzi, i 30 sekund w drugą stronę. Następnym elementem schodzimy cały czas w dół, będą kolana, stajemy sobie na szerokości bioder, łapiemy się za kolanka i kręcimy kółeczka, oba kolanka do środka, kółeczka do środka. I w drugą stronę też ten sam sposób, tylko że na zewnątrz. Dobrze, następnym elementem rozgrzewki statycznej będą zwykłe przysiady. Pamiętamy, że jak robimy przysiad, to staramy się nie wysuwać kolan poza linię palców od stopy, tylko tak jakbyśmy siadali na krzesło. Kolana staramy się, żeby stały w miejscu. Na razie powolutku, kolana rotujemy sobie na zewnątrz, stopy leciutko rozstawione na zewnątrz i w ten sposób. Głęboki przysiad. Przejdziemy teraz do elementu bardziej dynamicznego, czyli tak zwane aero. Myślę, że powinniśmy zacząć to od lekkiego truchtu, czym dalej w las, tym większa intensywność. Następnym elementem rozgrzewki dynamicznej zrobimy sobie pajacyki. Też proste, ale bardzo skuteczne. I jedziemy. Musimy się mocno rozgrzać, żeby później nie złapać tej kontuzji, która wyeliminuje nas z dłuższego czasu na jakiekolwiek treningi. Możemy zrobić sobie skip A na przykład, czyli wysoko podnosimy kolankę, na razie delikatnie, pokażę z boku. Sylwetka wyprostowana. Ekstra. Teraz coraz wyżej. Możemy wystawić sobie ramiona przed siebie i uderzamy kolankami. I tak możemy poskakać sobie od 30 do minuty czasu. Następnym elementem to już bardziej agresywnie tak zwane potocznie krokodylki. A wyglądają one, pokażę może najpierw z boku. I w całości wygląda to w ten sposób. I też około minuty czasu. Już gwarantuję Wam, że po tym ćwiczeniu będziecie już mega rozgrzani. Już nie będziecie mogli się doczekać, kiedy zrobimy sobie trening właściwy. Jeszcze delikatnie, leciutki trucht. I zaraz zatrzymamy się. I to będzie koniec. Myślę, że to Wam w zupełności wystarczy. Jesteście bezpiecznie przygotowani do treningu właściwego. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.